Może być. Dobra, to co, wysyłaj, nie? Mój panie, ja jeszcze Ale kuźni ciężka trochę to dorobię zbroja. szybko. Dobra, ja już swoich wysłałem. I zbrojowni, znaczy zbrojowni, partnerzy. Dobra. Na Filipa, tak? No na Filipa. Wieprzu się szykuje, więc widać, że zaraz może mnie zaatakować, no ale cóż. Dobra, leci. Jak coś, to tymi swoimi katapultami jego rozwalaj. No. Spoko, spoko. Ciekawe, ile w ogóle wyjdzie ta cała rozgrywka, bo żeśmy tak, ja wiem, z wilkiem będzie trochę zabawy. O, tutaj to widzę, że będzie bombardowania kupę. Jesteśmy atakowani. No. I do tego. A, tu ma wrzący olej. No, i do wieprza trzeba będzie mieć dużo tych mieszczenników, bo on, wiesz, ma tych kuszników, nie? Więc jak wiesz. Do tego, do wilka będzie trzeba podejść od spodu, że tak powiem, od Filipa. Nie, będziemy wchodzić od strony. Od strony kamieniołomów, tutaj. Rozwali się mu ten kawałek muru, albo. Bo on wszędzie ma taką pojedynczą fosę, no ale no. Ale on tutaj ma blisko ten kocioł z tym, z olejem. Gdzie? No koło ten. Znaczy tu Koło masz. co tu ma? Zbrojownie, co tu? Koło wieżyczki ma. No na Ten bramie jest, wystaje. tak? Co? Na bramie. No koło bramy. No, a mi chodzi przecież, że od kamieniołomów, nie? Wejdziemy. No to ma kamieniołomy tutaj, a tutaj właśnie koło tego jest wrzący olej przecież, nie widzisz? No właśnie, tak nie za bardzo. Jak masz ten kocioł z wodą, nie? Kocioł z wodą, no. No to na prawą stronę tam jakieś ten masz z wrzącym olejem. No tak, no jeszcze dwóch jest na zamczysku. No. No to trochę będzie, dobra. Wchodzą, wchodzą, wchodzą jak w masło normalnie. Więc to mnie bardzo cieszy, albowiem zaraz będzie chyba cwaj na cwaj normalnie. No, cwaj na cwaj. Dobra, włazić panienki. Dobra, 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 czekajcie, czekajcie. Nie płacz, Filip, nie płacz. O, ja mogę sobie kolejnych Oh yeah. zbrojnych dorobić. O, zabiłeś. Zabiłem, zabiłem. Co mnie już tak na. Kurde, to już wilk mnie zauważył, patrz. Czy nas, także cofaj. Spoko, spoko, cofam, cofam. Cofaj, cofaj, bo kurde. Tymi muzułmańskimi łucznikami nawalają. Aha, widzę, 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 widzę. I Jeszcze. też tutaj narzucałem jakimiś takimi uzbrojonymi No lekko. mówię, kurczę. Ja bym mimo to i tak najpierw rozwalił wieprza, tylko żebyśmy szli do niego tak od strony morza i rozwalili mu ten róg, gdzie on ma koszary, Aha, wiesz? no, 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 spoko. Czekaj chwilę. No spoko. Dobra, Światek poszedł, a więc ja pozwólcie, że się napiję, czyli uzupełnię płyny. Także aj moment. Idzie. Dobra. Dobra, się napiłem. Okej. Ja tu Okej. sprzedaję. I tych Och, wilku. zbrojnych trzeba robić dużo. No. Się wilku coś kurczę, wiesz, rozgalopował. Ja sprzedam trochę zbroi, chyba że chcesz zbroi. No mogę mieć, bo mam dużo kasy, więc To narobię. znaczy nie, bo ja Jesteśmy mam ten, za gotowi. dużo zbroi, za mało mieczy, więc chcę trochę zbroi sprzedać, żeby No ten. właśnie, ja też mam zbroi zanadto. Więc sprzedam Pozdrawiamy cię. trochę. Wykażcie się mężem. Dobra. Z No to co, 10 my i kupię najwyżej posprzedajemy. miecze. My posprzedajemy żelazo, posprzedajemy kamień. I w tym łatwy sposób mamy około 5,5 tysięcy. No powyżej 5 tysięcy. Chcesz kasę? Na razie nie, bo dopiero co żebym sobie trochę No już dam na wiedział. zapas. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. O, Jesteśmy szalejesz, gotowi. No chłopcie. kurde, rzecz jasna. Dobra. Nie powiem, że nie. Wiesz co trzeba zrobić? Trzeba walnąć jeszcze konnicę tą arabską, żeby sobie wziąć łatwą drogę do wieprza, bo on ma na tych swoich kopalniach i tak dalej tych kuszników, więc trzeba by było się ich pozbyć, nie? Spoko, Wiesz, to spoko. nasza stara taktyka. Może żarełka trochę? Ja No żarełka na razie nie za patrz, ile ja bardzo mam jedzenia, potrzebuję. ci wyślę ze 100. Ja mam 3 spichlerzy na maksa. No ja mam jeden na maksa prawie. No. Dobra.
Cofnęli się ci? Cofnęli się, no dobra. To my weźmiemy. Ja mam już pod u siebie jeszcze dodatkowo 37 zbrojnych. Tak? Mhm. Ja nie wiem, ja zaraz zobaczę. Bo dorabiam cały czas, co chwilę troszkę. Bo tak do budowania, żeby surowce mi wydobywali, to chyba nie mam nic tutaj w pobliżu. Potrzeba złota. Chodzą cały czas te drewno, szukają. Fuck. Konnicę zrób. Konnicę. No tą arabską tych łuczników. Ehe. Bo sęp tutaj dziad jeden na tych swoich mućkach i rozpiernicza mi te. Bydło na przykład, nie? Spoko, spoko, już mam 18. Wieprzu, znaczy nie wieprzu, tylko wilku chyba atakuje, co? Chyba, bo tutaj widzę, że pikinierów. Także może co? Nie, są moje katapulty, tak? Tak. Możesz ty, kurka, felek. Attackation się zaczynają, no. Dobra, wstawać moi łucznicy i nawalać, proszę ja was. Nawalać, tu nie patrzę nikogo. Oj. Dojdą czy nie dojdą? Raczej nie. A raczej nawet na pewno. Dobra, już mam 20 łuczników, tych arabskich. Tak więc... Konnicę, tak? Konnicę tą, no. No. Dobra, dawaj, tych pikinierów nawalać, kurka, felek. Bo i tak nie wyjdą, ale... No, żeby dla świętego spokoju. Lecą te konie. Lecą. Przez twoje centrum lecą konie. Ale nie, daj tutaj, gdzie ja mam konnicę. Tutaj są przy całe wojsko. Gdzie? Aha, tu. No, gdzie ty, chłop? No nie, myślałem, żeby tam ich trochę uspokoić. Podejdą zaraz, wiesz, zaczajenia kusznicy, to ci dadzą, kurde, tak zostawiać wojsko. Dobra. Dobra, tu, a gdzie są moi cici? Tu są moich kilka. To czekaj, ja sobie pozwolę tutaj ustawić ich wszystkich i zaraz dołączę tą resztę. Nie ma sprawy. 40, tak żeby tutaj przegrupowanie było. No właśnie, przydałoby się tak mieć ze 30 tych konnych, wiesz? Jesteśmy gotowi! Ja mam 20. 20? No to jeszcze dorób. Żyję, aby ci służyć. Potrzebować będę kasę, ale tu czekaj, deski sprzedam. Dobra, jak tam u łepszu? O kurde, ile nam jest syła, patrz. A co, gdzie? No wieprzu. Na zamku dopiero wyszli jego. Oho. Ładne będzie, więc teraz trzeba będzie go zaatakować, bo skurczybyk teraz ma najmniej wojska. No, dobra, czekaj, moi tutaj dochodzą jeszcze. Z kolei też ten, kurde. Wilk będzie mnie też atakował, więc... Uciekaj, kurczaku, bo ci przytnę skrzydełka. Co tekst? A, weź. Dobra. Jak tam ci? Zdrowi są zdrowi, więc... No atakuj, żeby tak kurczę czasu nie zaatakowali, wiesz, wszyscy naraz, bo będzie lipa. Dobra, ja mam 28. Dobra, daj tam koło moich dawaj. Albo trzymaj tej, przynajmniej z jedną grupkę, żeby wiesz, w razie czego. O ja pierdziule! W pizdu. O fokon, idą, a moi tutaj są, ale to moi powstrzymają. Dobra, no tutaj ci już, o jeszcze ci Arab, spok. Ale dobrze, że tutaj żeś zostawił ten jeden oddziałek, nie? Spoko. No, u mnie trochę ich wybiją. Chwała ci. Ale no, cóż. Dobra. No reszcie ci pikinierzy, a to już wiesz. Czyli co, zaraz atakujemy wieprza, tak? Bo już się tak osłabił, no tak, że... Tak. No, pikinierzy, poszli. No, zostawić górnika. O, ludzie, katapulty mają. Gdzie? A, już nie, dobra, już nie. Już nie. Mieli koło twoich kopalni kamienia. Dobra, to ataken? Nie, zróbmy do stu. To co do stu? Ile ty żeś mieczników? Mieczników? Dałeś. No ludzie, żebym ja miał 100, to trochę jeszcze nie, bardziej. Nie, ale ile masz? O to mi 45. Chodzi. 45, no to ja mam też trochę. Nie, no wydaje się mi, że można już to. Ja czekaj, mam... moi jeszcze idą? Nie, to twoi idą. Moi idą. Dobra, to katapulta, czekaj ja chwilę. Daj katapulty tak koło tej mojej wieży, tak ledwo co stoi, nie? Tak od strony czekaj, morza katapulty. Będziemy skurczybyka. Gdzie są moje katapulty?
tu. Tam, o, tak. No. No dobra, to dobra. Mamy katapulty. Lecą. Ile mamy tej kawalerii? Mam 24. Ale zaraz co, trochę... tych konnych, tak? Tak, 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 tak. Ja mam 23. Nie, więcej. Ja zrobię więcej, tak. Ha, bo nie, nie, wyspałem wszystkich. Dobra. Zrobiłem już chyba ze 40, co? No, 48 aż, więc nie jest najgorzej. Dobra, ja mam 23. Dobra, czekaj, zaraz trzeba tak w planie ładnie rozrysować, że ty swoją kawalerią pójdziesz pod... bo ty masz trochę mniej kawalerii, pójdziesz tak... gdzie on ma bydło, widzisz? Tak mniej więcej, gdzie kamniumy wilka i tutaj, bo ma oddział tutaj kuszników, nie? Aha. To ty weźmiesz ich, chociaż oni już wracają, no ale nic. A ja wezmę swoimi, podjadę tak prosto, prawie że pod mury, nie? To czekaj, rozwalamy wilka, czy wieprza? Wieprza. Katapulta przygotowana do miotania. Dobra, czekaj, teraz trzeba tak stanąć, żeby... No dobra, to możesz już wysyłać. Czekaj, czekaj, najpierw katapulty jeszcze muszę. No dobra, na katapulty muszę mieć osłonięcie przecież trochę, nie? Tak, 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 tak. Dobra, konica już leci. Żyję, aby ci służyć. Ci też lecą, spok. Ależ ciężka ta zbroja. Dawaj, dawaj, katapulty, jazda. Kurcze, Felek. Katapulta uruchomiona. Dobra. Kurcze. Będą? Będą. Wszystkie? Wszystkie, okej. Okay. Wow. To ja rozumiem. Ale strzał leci. Ale leci, ja pierdziule. No ładnie, 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 dawaj, dawaj, jeszcze, bo mam trochę tej kawalerii, niech, dawaj, dawaj, dawaj. Rozwalam, rozwalam, rozwalam. Dobra, spoko. Żołnierzy wysłałeś? Mieczników? Tak, lecą, lecą już. No jakoś tak nie widzę zbytnio. Co, stoją? Aha. Aha. No bo nie, no, moi już poszli. Wiadomość od wieprza. Dobra, kurde, cofać się. Fuck. Wysyła już swoich mieczników szybko. No wysyłam, wysyłam na ten, niech już wchodzą na tego. Dobra. Ja też dam swoich 86. Czekaj. A tych wszystkich na koniach wybili, tak? Tak, właśnie. No chyba nie. Chyba nie, ale no nie jest do końca to pewne. Pozdrawiam. Wiadomość od wieprza. Ja pierdziu, ma tutaj dużo tych kuszników, no chyba nie dojdziemy, stary. Kurczę, właśnie tak patrzę. No możeś wysłał za późno. Co to? Co się ze mną dzieje? A kurde, żeby się udało. Uda się może fuksem jakimś, jestem naprawdę takim fuksem, że to będziemy... Nie no, może ja mu trochę to wybiję, to najwyżej wejdziesz już do niego, no ale... Może. Wszystko jest morze. Bo już pałkarzy nie ma. Już mu wybiję. To spoko, spoko. Także jeszcze postaram się. Idźcie, idźcie. Jeszcze was 45 jest. Dawaj, dawaj, come on. Ja mam tyle samo, co trendy, teraz. Kurde! Bałwany! Dobra, ja tutaj robię zamieszanie, więc... Dobra, tu już jest. Tu powinno być. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Twoi wejdą, moi wytłuką, więc... Ale zwycięstwo będzie i tak wspólne, ale dawaj, dawaj, dawaj. Jakbyście tutaj weszli trochę, to... Nie, tylko ich jeszcze jest, niby, wiesz. Twoi tutaj podejdą nieuszkodzeni. No. Wilcze doły ma, kurczę. Chociaż ten atakuje też wilku od razu. No. Dobra, no, moi weszli, więc też trochę ci tutaj... góry pozabijają. No spoko, spoko, moi już zaczynają wchodzić i zaczynają tych kośników na wieżyczce. No jeszcze biorę tymi katapultami, nie? Wszystko w twoich rękach, nie? No spoko, 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 niech zaczną stanie, tylko wchodzić na górę. O, już wchodzą, pięknie. Dobra, ile ich jest? Trochę jest. Dadzą radę? Muszą. Dadzą, dadzą, spokojnie. Tylko dawaj, dawaj ich, żeby wchodzili, bo oni jacyś tak, wiesz. Dawaj. No wchodzą, 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 wchodzą. Dobra jest. Pięknie. Bo ludzie, ale ich zostało dużo. No ale wojska już nie mamy. No mówię właśnie, że wojska nie mamy. Ale dobra, jest już przewaga na naszą stronę. No, zanim nawet nie zdążą, nie wrócą. Ale coś czuję, że zaraz będzie mi wilku atakował. Patrz, ile on już sobie wojska naszykował. No nie wiem. Ile ma na zamku już tych pikinierów i w ogóle tego badziewia.
Spoko. Twoje katapulty są, nie? Nie wiem, chyba już wybiły. Nie, są jeszcze nad kamieniołami twoimi. Tak? Potrzeba kamienia. A no kamienia nie ma. Potrzeba dobra. Kamienia. Katapulta uruchomiona. Dobra. Katapulta. No to teraz szykujemy się przez te kilka minut na wieprza, tak? Znaczy na wilka, sorry. No. Dobra. Dobra, to super. Wszystko praktycznie sprzedaję teraz. No ja też. O ludzie, jabłko mam prawie 300. Jesteśmy gotowi! Tylko czekaj, pozwól, że na chwilę coś zobaczę, jakimi on w ogóle jednostkami strzelającymi dysponuje. Kurde, kusznicy i łucznicy, ale... Na pewno trzeba będzie lecieć arabskimi koło tych... koło kamieniołomów i przynajmniej wybić z tych... czterech dużych wież, te wszystkie, wiesz, machinoblężnicze. Ale arabskich zbrojnych robić, czy łuczników? Kawalerię, ten sam, to samo wojsko, nie? Aha, to co mieliśmy. Mhm. No to spoko, tylko będę potrzebował ten, zbroi, bo nie mam. Aha, bo nie mam żelaza. Masz coś żelaza, co by podesłać? To mogę ci wysłać. Sam, a spoko. Dzięki. To będą mi robili zbroję teraz. Dobra, sprzedamy troszkę tych właśnie zbrój. Dobra. Weź może te swoje katapulty spod moich tych kopalń, bo tak jakoś stoją, więc podejdą i ci mogą, wiesz. Spoko, spoko. Postawię koło twoich. Dobra. Ha. No nie jest najgorzej, 40 minut już prawie, że... Finish, prawie. Prawie. Zanim, wiesz, i tak dojdziemy do tego całego siedliska, tak, on to nazywa legowiskiem. Ten swoją warownię, więc trochę to jeszcze potrwa, no ale... Jedno jest pewne, że będziemy musieli wysłać około 100 kawalerii, jak nie więcej, i pójść tutaj tak naprzeciw tym czterem wieżom, żeby jak najwięcej tutaj wystrzelali. Jak już będzie tego od frontu, gdzie jest najgrubszy mur, już na tych czterech wieżach nic nie będzie, nikogo, to już potem sobie ładnie zrobimy drogę z katapultami, tylko że też trzeba mieć około 20 katapult, żeby to tak, wiesz, nawalało. Spoko, spoko. I właśnie boli to, że skubaniec ma jeszcze ten. Jak to się nazywa? Właśnie te wrzące oleje, nie? No właśnie. Więc jak rozdudcy. Dobra, atakuje mnie chyba, nie? I to ładnie, chłopie. Tak? Mhm. Pizdu tego wszystkiego. Kurde. Tak, żeby najkrócej mieli do wejścia, to by było trzeba podejść go od tej głównej bramy. No ale co ci da od głównej bramy, jak tam jest największa fosa? Rozwalisz bramę, ale będziesz musiał jeszcze fosy za ten, za, wiesz, zakopywać. Zasypać. No o ja pierdziu, ale on na mnie to wysyła. No nie jest dobrze, Światek. Kurde. Katapultami, kurde. Katapulty cofnij tam do moich sadów. Katapulta przygotowana do miotania. Do sadów. Tak. Przepierdzielę pewnie te całe wojsko, które niby na tą całą inwazję poświęciłem w obronie swojej, no ale... Zdarza się. No do mnie, ja mam tylko 30 nawet, bez jednego. Pierów, do ciebie nie podejdzie, najwyżej ja zginę pierwszy. Dobra. No, później sam za wiele nie zdziałam. Rób, ty jesteś najbardziej tam schowany, więc masz największe, najlepsze warunki na razie. Ja sobie pokupuję trochę tych mieczy. O, trochę przesadziłem. Dobra. No na te złoża żelaza by się przydało pójść troszkę do niego. A co, chcesz ten żelazo? No jakbyś miał. Dziękuję ci. Proszę ja ciebie. O ja pierdziele. Coś chłopie źle czuje. Coś źle czujesz? To już nie są pałki, nie? Te pałkarze, tylko to jest już, wiesz, to są już kusznicy, to są już te zakute łby, te wszystko metalowe. No. I wygląda to, że pierdziel ma trochę tego. 193. Jesteś najznamienitszym władcą. Aha, ten też może iść, tak? Ten władca.
Można, ale jak go zabiją, to ty przegrywasz. No niby tak, właśnie, właśnie. Moi ludzie już nadchodzą. No, atakuje mnie. Teraz chwila prawdy. Czy się uda, czy się nie uda. Aha, już podchodzi do ciebie. Już lecą. Ha, no, wow, ładnie wojsko wyszło. No ładne, właśnie, kurde. Jakby on tak seriami szedł, to może ja bym jeszcze tych przynajmniej... Nie no, wątpię, że mi się uda. Kuszników albowiem... Albo czekaj, oni chodzą, to moi już strzelają, więc spoko. Aha, spoko. Żeby tak nie zastali się. Strzelać. O! Nie będzie najgorzej, chyba coś czuję. Bo już kuszników to już on nie ma. Co tam mówisz? Nie, mówię tutaj ten do mamy. Spoko. Szpoko loko, dobra. Tutaj mamy... Atakujesz czy nie? Kurde, wysłał tyle wojska, jednak dużo tego nie było. Ja już mam 50. Dobra, czekaj, ja swoje wojsko podeślę koło twojego. Na razie niby te 40, ale zawsze coś. Dobra, ja robię nowe katapulty jeszcze. Spoko. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Katapulta. Wyjdźcie na chwilę, bo nie wiem, w której katapulcie co jest. Katapulta. Tutaj jest kamień. Kurde. Jest kamień. Tutaj jest kamień. Ja nie mam kamienia. Tutaj nie masz kamienia? Nie, mam już w wiezie w ogóle, ale dobra. Nie mam tak, żeby teraz uzupełnić w tej chwili. Spoko. Dobra, lecą i teraz... powinno być. Chyba. Znaczy wejdą pewnie kawałek, no ale aż tak chyba najgorzej nie będzie. Ja teraz tutaj kasę cały czas zbieram. Dobra. I... Samuraje, wyjdźcie trochę. Żeby tego, żeby... Co? Nie, mówię do tak pikiniera, nie? Żeby górnikami zostawił. No spoko.